Hey girls. Hey girls. Hey bitches. Hello. Hi bitches. Nie było nas tutaj. I mamy nowy sprzęcik. Tak, dla osób, które oglądają to z wideo, to widzicie, co się zmieniło. Dla osób, które nie, no to... To słyszycie, co się zmieniło. Oddychamy się was i robimy to dla was. Tak. Dokładnie. I co jeszcze się zmieniło? Place. Mm-hmm. Place. Jesteśmy u mnie na chacie. Chciałam powiedzieć, że panowie dzieci i rodzice kupili nam mikrofony. Nasi starzy się oficjalnie złożyli na nowe mikrofony i na mieszkanie, które kupili nam specjalnie pod ten podcast. Tak, bo ile można w biurze na kanapie nagrywać? O, Jezus, straszne. No ale zmieniłyśmy to miejsce. Jezu, kocham nas. Jak się czujecie w nowym miejscu? Gabi, to zwłaszcza. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Czuję się, bym powiedziała tak, że jak w domu. Okej, to dziwne, naprawdę. Specyficzne porównanie. I jeszcze czekamy na naszego LEDa. Tutaj będzie nasz LED Girls Code, który będzie świecił. I będzie tak zajebisty. Także tak, słuchajcie, wszystko, ten czas, to czekanie, ten Miłosz hałasujący. To jest właśnie mieszkanie Gaby. Nie no, wszystko jakby się po prostu dzieje i mamy piękne otoczenie, mamy piękne miejsce, mamy nowe mikrofony i nowe tematy. Tak. Co u was? Czekajcie. Nie chciałam przejść. Ej, słuchajcie, o, jak jest nas chujowo słuchać, to teraz mamy też dźwiękowca, więc będziemy na niego zwalać jak coś. Pomachał jak coś. Wszyscy też będą już czekać, więc ostrzegamy. Wszyscy czekają, po prostu się udzielają. Tak, tak. Czekają, ale karawana jedzie dalej, tak? Co za piękny przekaz, pani panno Ines. Jest tutaj możemy na zacząć dobry dzień. Będzie też trochę cringe'owo oprócz czekania. Ej, się nie zmieniło. Podobało mi się to, dobra, możemy zaczynać. Okej, okay, to co u was? Co się zadziało? Gaba, jak się czujesz? Czujesz się taka, teraz mogę robić tak. Ostatnio Wika zmieniła fryzurę, teraz Gabi i mnie tak korci, żeby coś zmienić. Żeby ściąć włosy? Nie, żeby ściąć, leciutko włosy, które zrywają, mega zniszczone końcówki, ale... A gdybyś sobie tak rozjaśniła troszkę? Chcę rozjaśnić. Jakieś takie refleksy. No, ale mega refleksy, ale boję się, bo zawsze jak są refleksy, to mam wrażenie, że się starzej wygląda, że jest taka bardziej... Co? Coś takiego, że... Wydaje, że tak świeżej trochę. Tak, świeżej. No, masz bardziej, ja na przykład... Właśnie... Rozświetloną twarz. Tak, ja tak miałam, bo ja parę razy... No robiłam... właśnie, Kara mówiła na twoim przykładzie, że się tak trochę postarzałaś, jak rozjaśniasz te refleksy zrobiłaś. Nie, właśnie Ines już ma dużo ciemniejsze niż miała. Już nie jest tak starą. No. Ale brzmię... A zapomniałyśmy o tym. W odpowiednim miejscu, tak, tutaj, po prawej mam największą, dzięki. Nie, co chciałam powiedzieć? Aha, chciałam właśnie też powiedzieć, że ja też, mnie korci zmiana. No. W sumie to bardziej korci już tak, że już chcę znowu to zrobić, bo już kiedyś zrobiłam sobie AirTouch i nawet z Karo kiedyś gadałam o tym, żeby sobie zrobiła też AirTouch. To jest, jak ktoś by nie wiedział, to jest taka metoda, która po prostu polega na tym, że bierze się na szczotkę włos i zjeżdża suszarką i to, co zostaje na szczotce, się rozjaśnia, a to, co spadnie, zostaje w kolorze waszych włosów i to powoduje po prostu bardzo naturalny efekt. Ja już to kiedyś zrobiłam i chcę to zrobić ponownie, ale chcę to zrobić na tyle wcześnie, żeby już do lata mieć te włoski trochę już, żeby one były z takie... Z odrostem. Taki, no, to nie masz, tam nie widać odrostu aż tak, bo to jest naprawdę, to jest tak naturalne, że w momencie, kiedy przechodzisz z brązu na blond, to po prostu no, nie jest widoczne tak naprawdę w żaden sposób. Nie musisz chodzić do fryzjera, bo tego odrostu to prawda nie ma. Ja czuję, super, że w marcu złożycie moją metamorfozę. Już tak sobie postanowiłeś, że tak, bo ja chciałam ogólnie w lutym, ale jeszcze dam sobie czas. No to ja mam tutaj kilka sekretów, o których nie wiecie, więc nie powiem wam. Metamorfozyjnych? Czy jakich? Nie powiem, ale to na pewno będzie w podcaście. Ale nowe okulary to też jest fajny, nowy skin u ciebie. A właśnie, czy ktoś zauważył? Ale to takie, że będzie się nosiła na co dzień, czy... No noszę, odkąd ja mam, już 2 tygodnie. Okej, no bo wiem, że ty miałaś okulary, ale nosiła się tylko czasami do... Bo ja miałam z innym wadą. Miałam takie typowo do czytania. A jaką masz teraz wadę? W sensie dużo ci się zmieniło? W sensie, tamte były... to w ogóle było tak, że ja miałam chyba źle w ogóle stwierdzoną tą wadę, bo ja dostałam okulary, że mam je używać po prostu do monitorów, do czytania i do takich rzeczy. I totalnie nie mogłam w nich funkcjonować, bo mi się kręciło w głowie, nie widziałam, co jest przede mną, mogłabym się potykać o krawężniki, sroty pierdoty. A tutaj jakby no typowo miałam taki problem, że nie widziałam z daleka i ostatnio Gabiś też się dowiedziała, że nie widzi z daleka, jak je ubrała. Czyli taka lawina poszła. Założyłam okulary Ines i nagle wszystko nabrało sensu i ostrości. Ale to no jak ty prowadzisz auto i nie zauważyłaś tego. Ja też tego nie zauważyłam, bo to jest tak, że jak masz to cały czas, to
to jest praktycznie niezauważalne. I okay. jak ubrałam je pierwszy raz, bo to było tak, że Iga, nasza menadżerka, pozdrawiam serdecznie, odebrała mi te okulary i wysłała mi je paczką konduktorską, bo ja wtedy byłam w przejeździe cały czas, jakby nie było mnie w ogóle w Warszawie. I przysięgam, że przyjechałam po te okulary, odebrałam je z tego pociągu i ubrałam je w drodze powrotnej samochodem. I nagle masz, Jezu, są lampy na dworze. Jezu, jest no. znak widoczny. Nie no. no, bo zaraz będzie, że nieodpowiedzialnie jeździłam z wadą. Nie, nie, nie. Totalnie nie. Widzę, tylko po prostu widzę gorzej. No. I w tych okularach widzę o wiele lepiej. Też tak miałam. Mam zamiar je nosić codziennie, natomiast też to nie jest tak, że muszę je nosić codziennie. Ogólnie nie mam aż takiej wady, żeby, nie powiem wam dokładnej, bo nie pamiętam teraz dokładnej, sorry, ale... nie muszę ich nosić codziennie, natomiast widzę różnicę po prostu, że nawet moje oczy są mniej zmęczone po prostu w momencie, kiedy noszę je częściej niż mniej. I to nie jest jakaś super taka wada, że zdejmę i nagle, nie wiem, nic nie widzę, ale na pewno no, nie męczą mi się te oczy przez to takie, wiecie, dociekanie, co tam z daleka jest. Ale no jest to mój nowy skin, zgadza się. Nice. To jest u mnie zmiana, taka jedna z większych, myślę. Naszym tematem dzisiaj będą, słuchajcie, podróże. Przygotowały się? Troszkę tak. Bardzo przyjemny temat, moim zdaniem. No, ja taki... też tak uważam i myślę, że każda z nas lubi podróżować i lubi zwiedzać i nie jesteśmy raczej tymi osobami, co jadą bardziej, no może odpoczywać też, ale tak lubimy dużo zobaczyć, co nie? No i teraz byłyśmy już troszeczkę widziałyśmy i co, macie w głowie jakieś takie bardzo przereklamowane miejsca, do których byście nie pojechały ponownie? Teraz, nie wiem czemu, nie to, żebym nie poleciała w to miejsce, ale jest strasznie dużo osób teraz Tajlandia i tak cały czas. I ja bym bardzo chciała. A wzięłaś udział w konkursie z Kasprem Błońskim? Nie, i nie wezmę. Okay. Ale ja właśnie o tym mówię, że poleciałabym tam, ale tak dużo osób teraz cały czas w to miejsce i Bali też się zrobiło takie trochę, że kiedyś to było takie nieosiągalne miejsce, że o Jezu, ale bym poleciała, a teraz dosłownie każdy tam leci i każdy wstawia jakieś foty, ale szczególnie Tajlandia mi się wydaje taka przereklamowana trochę. Ja nie byłam w Tajlandii, więc nie wiem, ale byli moi znajomi. Jakby patrząc na internet, ile ludzi teraz w tym momencie tam lata. Okej. Okay. To nie potrafię stwierdzić, czy to są przereklamowane miejsca. Byłam na Bali i bardzo mi się podobało, bo jest bardzo egzotycznie. Poza tym jest też tanio. Ale z drugiej strony no bardzo łatwo jest złapać jakiegoś wirusa, jakąś bakterię. No, więc to jest trochę przerażające i trzeba być trochę przygotowanym na to, bo to jest bardzo częste i czasem nieuniknione, ale wydaje mi się, że Bali jest bardzo fajne. W Tajlandii nie byłam, ale byli moi znajomi, więc bardzo podobny polecali. Podobny klimat. Podobny klimat mi się wydaje. No nie potrafię stwierdzić, ale po ich zdjęciach i po ich opowieściach moim zdaniem mega fajnie. Ale wydaje mi się, że bardziej do ludzi, że masz tam więcej, bo na Bali to trochę jakbyś pojechała do lasu. Mam takie wrażenie, że tam jakieś... Kurczę, no zależy w jakie miejsce jedziesz. Bo możesz jechać do resortu, do miasta, a możesz też jechać, wiesz, do jakiegoś domku w dżungli i tam spędzać swój wyjazd. Nie? Ja byłam w tym roku na Gran Canaria ze znajomymi i moim zdaniem też tam nie wiem, czy to miejsce jest przereklamowane, bo nie wiem, czy ono jest jakoś reklamowane specjalnie. Ja nigdy nie wcześniej nie słyszałam o tym miejscu. Kurde, no, jak kocham Teneryfę, która też jest wyspą kanaryjską, tak, Gran Canaria, totalnie pas. Dosłownie to, co widzisz w pamiętnikach z wakacji, właśnie to... Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest jedno, z czym mi się kojarzy. Tak, no, ale... Ale tam stricte w ogóle w tym miejscu chyba kręcą pamiętniki z wakacji. Tak, no. No to no nie jest to jakieś piękne, ale jak się już pojedzie na tą pustynię czy coś, no to już lepiej to wygląda na te budynek. Tak, chociaż moim zdaniem na przykład Teneryfa lub Fuerteventura z tych wysp karaibskich są o wiele piękniejsze. No. No to prawda. Są bardziej takie zielone, mam wrażenie, bo... No, bo to było tak surowo jest, bardzo. Tak, bardzo jest surowa. No. I też mam wrażenie, że jest taka trochę... No nie wiem, taka mniej cywilizowana, jeśli mogę to tak nazwać. Wiecie, o co chodzi, że... mało jest tam fajnych knajp, takich miejsc do zobaczenia. Jest trochę jakbyś była w Kołobrzegu, czy coś takiego, takie miałam odczucie. Kołobrzeg Wysp Kanaryjskich, bym to nazwa. To są moje odczucia, może komuś ale podobało. Ale co, spot do surfingu do polecenia. Tak, mi się bardzo podobało. Ale to też, kurczę, no na Teneryfie też są zajebiste spoty do surfingu, a to nie, no, i to... ta wyspa jest ładniejsza moim zdaniem, no. No ja bym chciała tak bardzo posurfować sobie w takim, jak z filmu, miejscu, że masz dokładnie jakieś kraje. Tak, jakiś brązowy piasek, no a nie Bali. Czarny. Tak, no, na Bali też czarny, ale brązowy też jest, nie? Na Balipiach. Tak. Tak, jest na niektórych plażach. No i po prostu marzy mi się w takim prawdziwym, jak z filmu, miejscu sobie posurfować. To ja mam na przykład tak, że nigdy w życiu nie byłam w miejscu, w którym mi się nie podobało. Chyba zawsze miałam po prostu takie oferta, że trafiałam. Cieszyłaś się po prostu chwilą. Tak, ale dodatkowo też ja jestem
troszeczkę trzaśnięta na punkcie planowania wyjazdów. Ja nienawidzę mieć czegoś niezaplanowanego, bo wtedy trochę się tak na to patrzę, że uciekają mi pieniądze, bo to mogłabym prawda. Ten wyjazd po prostu lepiej wykorzystać, co nie? Tak. I mam. Na przykład w momencie, kiedy gdzieś jadę, to moi znajomi, tacy, którzy ze mną podróżują, wiedzą, ale ja mam porobione z każdego miejsca, gdzie byłam, na przykład na Google Mapsie mapki i tam mam pozaznaczone miejscówki i też byłam ostatnio z Michem i z Bagim w Londynie i też im pokazywałam, jakie miałam takie, nawet basic, ale wszędzie mam po prostu jakieś miejscówki, bo wtedy jest łatwo wyznaczyć sobie trasę i fajnie wykorzystać czas. No i też u mnie to tak właśnie wygląda zazwyczaj, że jak gdzieś jadę, to raczej mam poplanowane też, na przykład, nie wiem, no do Paryża wszyscy jeżdżą, ale ja na przykład kocham Paryż i jak byłam w Paryżu ostatnim razem, to też było super, bo zaplanowałam sobie po prostu z moim byłym chłopakiem cały wyjazd i mieliśmy dosłownie wszystko zaplanowane i tylko wiedzieliśmy, że dobra, wstajemy o tej i o tej, jedziemy do metra, on ogarniał metro, bo ja troszeczkę mniej ogarniam, a ja ogarniałam miejscówki albo on też ogarniał miejscówki i to było super zaplanowane, wykorzystaliśmy super czas, byliśmy wszędzie, gdzie chcieliśmy. No i też wiecie, takie, ja wszystko sprawdzam, dosłownie kwoty sprawdzam, gdzie ile wejście kosztuje, w jakie dni, w jakich godzinach, trochę scenariuszowo, ale ja po prostu lubię wiedzieć, bo no po prostu wtedy czuję, że nie tracę tego czasu, który wziąłam sobie na ten urlop, tylko mam takie, że ale super, że po prostu wszystko zobaczyłam, co chciałam i po prostu mam wszędzie, gdzie chciałam jakąś pamiątkę albo coś i jest to wszystko tak od A do Z zaplanowane. Jedynym miejscem, gdzie czegoś nie planuję, no to jest Alicante, bo tam moja babcia jakiś czas temu kupiła mieszkanie i tam po prostu już troszeczkę znam to miejsce, więc to jest bardziej właśnie tam jadę odpocząć, bo to jest taki, jakbym jechała po prostu, nie wiem, do rodziców, do domku gdzieś i tam sobie spędzam czas tak bardziej chillowo, i tam już dużo widziałam, a tak to wszędzie zawsze staram się, wiecie, mieć tak książkowo wszystko zaplanowane, bo jest troszeczkę mam bzika. Ale ja też kocham jeździć w miejsca, w których już na przykład byłam lub w których nie ma nic do zobaczenia i po prostu odpoczywać. No to ja właśnie, jak chodzi o to, gdzie już byłam, to ja myślę, że ja nałogowo mogę wracać do Barcelony. W sensie byłam naprawdę chyba, myślę, że łącznie z 3 razy, 4 i nadal mi jest za mało po prostu. Ja jakby kocham po prostu Barcelona. Jakoś tak mam duży sentyment do Barcelony i nawet jak już wszystko wiem, gdzie jest, dosłownie wiem, gdzie jest nawet jakiś sklep i wiem, że pójdę na La Rambla i wiem, że tutaj jest ta restauracja, to i tak po prostu nawet fajnie tak pojechać do takiego miejsca. Tak jak lubicie jakieś miasto w Polsce, sobie jeździcie do niego regularnie, to tak ja lubię właśnie sobie pojechać do Barcelony randomowo tak, o! Nie no, ale też ostatnio nawet wrzucili pomysł chłopaki na grupę, żeby lecieć, więc może zobaczycie jakiś content, może. I po prostu no nie wiem, jakoś tak to jest takie moje miejsce. Tam się czuję dobrze. Ja nie wiem, na jakim temacie teraz już mówimy, bo tak przeskoczyłyśmy przez te trzy różne rzeczy. Przereklamowane do planowania, do ulubionych. I nie wiem, na co się wypowiedzieć. Nie, no i masz coś takiego, że jest jakieś miejsce dla ciebie takie przereklamowane, w sensie po prostu czy przez ludzi, czy przez internet, czy przez swoich odczuć? Nigdy nie byłam, ale zawsze Bułgaria, jakieś takie złote piaski, coś takiego okay. Mi się po prostu kojarzy z obozem młodzieżowym. No, w sensie nigdy nie byłam, więc nie hejtuję, może jest super, ale po prostu jakoś nie mam takiego parcia, żeby tam nawet jechać, nie masz pociągu, nie? Przez jakieś tam czynniki. Przez nadmiar już i tak tego, że mam wrażenie, że mimo, że tam nie byłam, to przeżyłam tak. Już tam wyjazd. Albo z tych takich obozów młodzieżowych, gdzie wszyscy piją. Nigdy nie byłam w takim obozie. Ale ja też nigdy nie byłam. Ale ja Miłosz był i opowiadał, że to po prostu, wiecie, no, wyjazd dla dzieci, w sensie dzieci dla młodzieży, którzy no nie wszyscy mają jeszcze 18 lat i to jest po prostu to jest taka odskocznia. Wyjazd w miejsce, gdzie jest tanio i gdzie można się napić poniżej 18 roku życia, także tak, to jest trochę crazy. Ja byłam tam, w sensie byłam na takim obozie jednym i normalnie czujecie to, że tam są organizowane koncerty polskich artystów. Tak. No ja byłam a Bambi nie grała tam jakoś? Też grała. A, grała Beskitu. Ja byłam na przykład na koncercie Malika i TD. Serio? W Bułgarii? Serio. No i to o tym świadczy, ile po prostu dzieciaków z Polski ale tam jeździ, nie, żeby... Że oni bukują sobie to miejsce, jadą na ten koncert, lecą. Bo tam jest jakby na przykład w Bułgarii, powiedzmy jest, wiesz, w jednym czasie jest kilka obozów. I oni wtedy się zgadują i wynajmują po prostu pod te konkretne osoby. I wtedy na przykład tak było, że ze względu też na bezpieczeństwo nie było jakichś zagranicznych osób. Tam jakby były tylko ludzie z obozu byli na tych koncertach i to było stricte pod obozy. Oh, wow. Więc to jest takie, wiecie, dość bezpieczne. Natomiast były też imprezy, gdzie chodziliśmy po prostu nie na koncerty i tam już byli inni, jakby, że tak powiem, ludzie niż ci obozowi.
No i ja uważam, że to jest trochę niebezpieczne. W sensie pod pryzmatem wtedy miałam teraz raczej tak myślę, że jakbym miała puścić dziecko, to no nie puściłabym. Mamo, cofnij się w czasie. No, ja też bym nie puściła. Ja ale też, to jest nie. Dziwne, że wszyscy tam jadą po prostu z taką świadomością, że wiedzą, co tam się robi. Nie. I dziwne, że rodzice nie mają tej świadomości często. Ale niektórzy mogą właśnie nie mieć tej świadomości, dosłownie. Mhm. No nie mają, moim zdaniem. Masz na przykład starszych rodziców i fajnie idzie na obóz, zobaczy coś nowego. A tutaj za granicę. No bo ja byłam też na zagranicznym wyjeździe takim obozowym we Włoszech i to już było takie bardzo kościelne i takie, że typowo zwiedzanie, jakieś takie, wiecie, tam nie było w ogóle high life, tam było tam było trzeba od łamać zasady. Od 7 zwiedzanie do 21. Tak, tak, ale bardzo fajny wyjazd ogólnie. A jeździłyście na obozy sportowe? Mhm. Tak, jeździłam. Znaczy nie wiem, czy może bym to nazwała sportowym, ale takie sportowo-rekreacyjne. Że tam był sport, ale to nie było sportowe... tylko, że jedziemy i ćwiczymy non-stop. O, to ja na takie jeździłam. Ale też na takie jeździłam. Ja całymi dniami się ćwiczyła. No, na przykład byłam na jednym takim stricte pływackim, potem byłam na jakimś biegowym, ale to nie było tak, że ja wtedy robiłam te wszystkie czynności jak coś. Po prostu rodzice mnie wysyłali, no bo widzieli w tym potencjał, że będę uprawiać sport i jednocześnie fan będę mieć z tego, więc... Ale fajne takie wyjazdy były. Wydaje mi się, że dobrze zapamiętałam raczej. Ja też, no. No to co? Nasz dream place to visit? Tak? Czy live? To live? Czy to live? Bo zależy, o czym mówimy. Chyba dobrze, żeby być mieszkać. Chyba live, wydaje mi się. A może to będzie w Polsce? A może pogadajmy o podróżach, bo że to zatrzymamy o życiu na jakiś inny ten. Okej, okay. No żeby dobra. To tak no było spójnie, co? No to visit. No gadaliśmy o tym w sumie ostatnio tak, na live. Hawaje. Co? Hawaje. No ja też Hawaje. Powiedziałam to nawet na live. Jakoś tak, nie wiem, strasznie... Podoba mi się to całe. Myślę, że Hawaje brzmią lepiej niż tam jest. W sensie mam wrażenie, że to brzmi tak bardzo... Ja myślę, że Hawaje mam przed oczami dom Justina Biebera i jakąś plażę, gdzie się surfuje. I to, no dobra, tak, to ale brzmi to. Super. I tyle bym chciała zobaczyć. Ja znam jakieś osoby, które były na Hawajach i spędziły tam dużo czasu. No to faktycznie jest tam pięknie, tak? Pięknie, no jak tak, opisuję. No. Więc... Myślę, że to może nie być przereklamowane miejsce akurat. Pewnie też zależy, gdzie się trafi, ale no, tam może być super. No ja ogólnie chciałabym tak bardzo przereklamowanie, trochę wiadomo, Stany Zjednoczone, Nowy Jork, LA. Jakieś mnie ciągnęło, a teraz właśnie mnie ciągnie. Chciałabym zobaczyć, ale bardziej mnie ciągnie na przykład Singapur, właśnie Tajlandia i tak dalej, niż Stany. Okej, to ja tak ten. Jeszcze do niedawna naprawdę moim wymarzonym miejscem do odwiedzenia była Ibiza. I to nie jest kurwa żart. Ibiza, Bułgaria. Mnie ciągnie w ogóle na Ibiza jakoś. Mnie pod względem muzycznym. Mnie też nie. Okej. Okay. Bo naprawdę... Czy imprezowym? No imprezowym i muzycznym, ale tam są zajebiści DJ-e bukowani. Tam jest po prostu, tam się przeplatają najlepsi DJ-e i oni zawsze w wakacje wiedzą, że pojadą po prostu grać na Ibizę. A właśnie. No tak, tylko tam też te imprezy są mega drogie. No i co z tego, jak kupisz wcześniej, to nie aż tak. Tak, tak ja kupiłam za 60 euro wejście do Paczyna Robina Schulza i jeszcze trzech DJ. To jest mało? No kurde, no na Ibizie. Ja się nie znam, ale dla mnie to jest mega dużo. No to jest może dużo pod względem jakby, tylko chodzi o całe jakby... Bo ja na to bardziej patrzę jak na imprezę niż na DJ-ser chyba. Niż na jakiś koncert czyjś. Tak, tylko że ja jestem fanem strasznie house'u, takim mocnym i po prostu dla mnie to było przeżycie bardziej, że ja pojechałam tam z moimi przyjaciółmi z Poznania plus Milenka i no my z Mileną to po prostu czasami jak poleciała jakaś zajebiście, po prostu jak było jakieś zajebiste przejście, to my z Milenem byliśmy po prostu taki ja pierdolę i zaczynałyśmy śpiewać na przykład albo krzyczeć po prostu, że Jezu, jak to jest super i naprawdę uważam, że jest to super miejsce i naprawdę polecam wam, zwłaszcza, że zajmujemy się organizacją imprez. A ja trochę Ibizę zaliczam do tych przereklamowanych właśnie przez ludzi, bo ja dosłownie mam przed oczami imprezę w pianie, gdzie jest milion ludzi Polaków i po prostu... No, honey. To tak nie wygląda. A ja w ogóle w tym roku już nawet jestem w trakcie planowania kolejnej Ibizy i mam nadzieję, że trafię na DJ seta Peggy Gou. Serio, to jest moje... Peggy Gou na Ibizie brzmi po prostu jak... No jak dream place. Ja tak czuję, że ona mogłaby być na jakimś festiwalu. Ona w była w na tym festiwalu. Roku. Ale była nawet była na zeszłym roku. Ej, ona nie miała być. Była na pewno? Tak, to nie miała być na feście? Była, nie, ona była na zastępstwo kogoś i grała o takiej mega randomowej godzinie jak na nią, bo jeszcze było jasno. Ale to było przed... najgorzej. No. Była DJ set o takiej godzinie? Mega dziwnie. W sensie i tak grała o zachodzie słońca na przykład. Rozpierdol. No w jakimś przepięknym miejscu. Tak.
Nie Ibiza, na ten styl. Ale Ibiza jest ładna ogólnie. W sensie, bo my sobie nawet zwiedziliśmy Ibizę na Kacu, co prawda. Ona grała na głównej scenie, czy co? Tak. Bo na głównej to spoko. Mhm. Przepraszam, Boże. Ja to myślę o czymś innym. Słuchajcie, no ze żmijami nie jest łatwo, tak? Do niedawna to było moje, a teraz już bardziej szerzej bym uderzała, że to takie, że chciałam po prostu doznać tego melanżu tam i tych DJ setów, bo to jest naprawdę, ale... O, co dzieje się jeszcze? Kurwa, mam. Sorry za Karo, Karo, trochę inny rocznik jesteśmy, wiecie. No, ja no, jak to szalało. Tak, ale to ja mam tam przykład tak, że tak jak ty, Nowy Jork, to jest po prostu mój bucket list. O, właśnie. Więc Gaba mega zazdro, że teraz sobie lecisz, serio. No. Nowy Jork się wydaje tak super. Ale to jest taki, powiedzmy, myślę, że typowa jakaś tam destynacja dla większości osób. Poza tym Tokio mi się marzy, bo po prostu może się naoglądałam za dużo filmów, nie wiem, typu Szybcy i Wściekli czy coś, ale ja kocham takie fury i kocham Tokio Drift. Drift. Tokio Drift, kocham taki klimat i w ogóle, że wizja, że są wszędzie neony właśnie, jakieś takie... No nie wiem, może to jest jakieś wyidealizowane, ale bardzo mi się podoba wizja Tokio. I Reykjavik. Strasznie bym chciała odwiedzić. Lecimy. Fajnie, no. No, Reykjavik to jeszcze drożej. Skandynawia generalnie, też tak. Marzenie, ale taką prawdziwą Skandynawię chciałabym zobaczyć. I jeszcze Wyspy Owcze też mnie mega jarają. Podobno mega drogo i za bardzo chyba nie ma co robić, ale generalnie odhaczyć. Okay. Ale no. Mnie jarają mnie. Yeah. To co? Chyba też, że Azja fajna. Tak, no. Generalnie. Nie no, szczerze, jakbym mogła, to po prostu cały świat bym odwiedziła. Dosłownie. Ja też lubię bardzo podróżować. Naszło, teraz, jakbyś miały propozycję do Azji Express, byłybyście chętne? Kurde, chyba tak. Ja od razu gowerałam, bo się nie oglądałam, więc nie wiem, o co chodzi. Nie oglądałaś Azji Express? Chyba nie. Ja jakoś tak urywkowo, więc jakby ja bym tak wiem, totalnie... o co chodzi, no ale jak na samą myśl, no bo po prostu masz jakieś hardkorowe zadania. A że one tam autostopa łapały. Ta autostopa i w międzyczasie masz jakieś zadania, typu musisz zjeść jakieś penisy wołowe czy coś takiego. Na przykład, ale taki szutujcie to i żeby poszło bajera. Ines mnie chwyciła, nie dlatego, że mam penisa wołowego, tylko dlatego, że moje psy jedzą. A przepraszam, bo skidło to tak to wyglądało, jakbym ja po prostu... On the daily po prostu. Nie, akurat szutujcie to i niech to pójdzie viral, bo ja chcę zobaczyć, jak Karolina rzeczywiście tam leci i chcę to obejrzeć całe. Ale chciałam podkreślić, że lecisz tam w dwie osoby i czasami dzielisz na przykład i nie zjem, więc osoba towarzysząca musi to zjeść. To mi mega fajnie. Więc spoko, nie? No bo ta druga osoba może się poświęcić, także... Takie zajebiście. On odpierdala całą brudną robotę, a my zwiedzamy sobie Azję. A ty wyglądasz. A ty, Gaba, twoje dream place? O nie, o Częstochowa. Ciężko mi jest wybrać, Częstochowa. Nie, na przykład Madagaskar. Okej. Okay. Nice. Pingwiny i te sprawy. Ej, trochę jest przereklamowane jeszcze Malediwy. Malediwy. Wiecie, co mnie przeraża w Malediwach? Że to jest tak mała wyspa. Moja mama była na Malediwach. I ona po prostu powiedziała, że czuła się tak klaustrofobicznie tam, że jest przepięknie i w ogóle wszystko, tylko to są tak malutkie wysepki, że... Nie masz gdzie pójść. Nie masz gdzie pójść poza swój hotel, bo jakby wysepka to jest na przykład hotel. No. To jest tak małe. Możesz jeździć generalnie potem w swoim hotelu po prostu rowerem i tyle, nie? Czyli to jest taki wywczas trochę dla ludzi, którzy chcą leżeć i leżeć i pachnieć. No jest pięknie, ale z drugiej strony ja mam mega klaustrofobię, więc generalnie dla mnie to było trochę przerażające, żeby na takiej wyspie siedzieć na przykład dwa tygodnie czy coś. O mój Boże. Mega scary. Znaczy nie, ja bym nie narzekała, nie? Jakbym mogła. Nie, ja też bym nie narzekała. Ktoś mi kupił bilet, to ja bym pojechała. Ale raczej wybrałabym inną destynację za takie pieniądze. Zanzibar. Tak, Zanzibar wcale nie jest taki drogi chyba. Bilety bardziej w takie miejsca są drogie. Bilety, ale na bo samo życie tam jest. Samo miejsce tanie, tak. No też Madagaskar, słyszałam, są mega tanie ostrygi. Chyba Miłosz mówił, że chyba z 20 lub 50 centów kosztują. Ktoś mi kiedyś tak powiedział. What the shit? A ja kocham ostrygi. O, mogę mi ostrygi na śniadanie, będzie kolacji. Z kawiorem. Sorry, zapomniałam. Bananki, bananki. Nie no, ostrygi są pycha. A jakbyśmy mieli, w sensie, ja kiedyś zjadłam tak chyba z 10 ostrych pod rząd i po prostu to było najgorsze, co ja w życiu zrobiłam. Jak ja lubię ostrygi, tak to 10. Ja bym po prostu napiła się wody z jeziora i by mi się nią odbijała. Wiecie, co serio, bo to jest taki posmak. Ja myślę, że ja max 3. Tak
Nie, ja biję cały dalszy. No ja to słyszę, tutaj 10 wleciało, więc całkiem dużo. Tak, no bo my jak mieszkaliśmy z Miłoszem w Florencji, to mieliśmy takie swoje miejsce, gdzie wiedzieliśmy, że te ostrygi są mega tanie i mega dobre, więc zawsze tam chodziliśmy i jedliśmy ich mega dużo, więc... ostryga, to brzmi jak mega droga rzecz, ale ona wcale nie musi być. To nie jest tak, że można zgarnąć jakąś ostrygę za... To bardziej płacisz chyba za miejsce, 5, nie? 6 jak jakiś ekskluzyw, tak, restauracji. Tak, bardziej płacisz za miejsce niż za ostryga, no. Ale sobie kurwa puchnął. Bo ja się staram to zrobić jak najbardziej po cichu i wychodzi jak najbardziej głośno. Gup. Okej. A smery? Czy my już w takim razie się wymieniłyśmy tymi tak. Dream Place'ami? Chyba tak. No to jak już jest tak idealnie, to może przejdziemy z idealnego na przypały podczas podróży. Ja czy już się jakiś przypał... Czy zrobiłeś się kiedyś w kładzie? Sorry, koleżanka się odkleiła. Ja nie, ale pakuję się na podróże, jakbym miała codziennie to zrobić. Same. Macie tak, że jak idziecie na 3 dni, na 3 noce, to bierzecie 10 par... Tak, nie bierzecie 3 par maj, tak? Tak. Ej, ja mam zawsze tak, ja biorę mega dużo skarpetek i mega dużo gaci, potem nie mam miejsca w walizce. To nie ma, to bardzo mało miejsca zajmuje. Nie no, skarpetki trochę już więcej. A ja nie, właśnie skarpetki to no może 2 pary więcej, ale majteczki biorę zawsze, 10 par więcej. Ale jeszcze nigdy tak nie miałam, że nie wiem, co się takiego stało. Tak. Okej, miesiączka czy coś, spoko, no, ale no. To wiem, kiedy dostanę, ale nawet jak wiem, że to nie jest ten czas, że on dostanę miesiączkę. Ale ja się zawsze tak biorę tyle tych gaci, jakby tam się działo nie wiadomo czujesz, co. Ale się zawsze pewnie czujesz, nawet jak wyjdziesz gdzieś na basen, zmienisz sobie, zmieni sobie pani taką czystę. Bo mogę. Bo mogę. Nie no, to akurat z tym pakowaniem ja mam duży problem, jeżeli mam wam powiedzieć. Ale nie miałam z tym nigdy przypału. Jeżeli chodzi, jak już mówimy o przypałach, to jeżeli chodzi o takie... Nigdy czegoś nie zapomniałam, a wy? No na pewno, kiedyś czegoś zapomniałam nigdy. Ale chodzi mi o takie rzeczy, wiecie, jak na przykład, że nie chcą wam przepuścić bagażu, bo jest za ciężki albo za duży, to taki, nie, ja takiego nie czegoś miałam, nie miałam jeszcze. Nie, na szczęście. Ja zgubiłam mój dowód. Jak byliśmy w Portugalii i pojechaliśmy sobie, normalnie mieszkaliśmy chyba w Porto, czy coś takiego, ja na festiwal. Tą historię. I pojechaliśmy sobie na jeden dzień do Lizbony, na moją rodzinę pozwiedzać i wypadł mi dowód z torebki. No nie, najgorzej. I okazało się, że po prostu musiałabym czekać na wyrobienie tymczasowego tam jakieś 3 tygodnie, czy coś takiego, a to były wakacje, po prostu 3 tygodnie sama w Porto, co ja tam w ogóle robiłam, masakra, jakaś jeszcze hotel kupić na taki czas i w ogóle tragedia. Po prostu pojechaliśmy na następny dzień po prostu szukać tego dowodu w tej Lizbonie. I w sensie kupiliśmy bilety na autobus, żeby pojechać tam i szukać tego dowodu. I obudziłam się rano w moje urodziny z wiadomością na Facebooku od jakiegoś typa: hej, znalazłem twój dowód. O nie, są już jakieś ludzie na świecie. Ale dobrze, Boże, ale pana, super. Kocham pana. I pojechaliśmy tam i mi go oddał i po prostu kamień z serca, bo to byłyby najgorsze urodziny w moim życiu, gdybym się dowiedziała, że po prostu muszę za 3 tygodnie jeszcze zapulić po prostu za granicą, żeby siedzieć i czekać na jakiś dowód tymczasowy, bo nawet no nie da się inaczej wrócić. Na żaden ten obywatel ani nic takiego, no po prostu nie ma opcji. Ale to jest bardzo dziwne, bo ja na przykład byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedyś byłam na wymianie zagranicznej w Londynie i jednej z opiekunek ukradli po prostu torebkę. I ona dosłownie w 2 dni wyrobiła sobie paszport tymczasowy. Więc może no, zależy od miejsca. Zależy od miejsca. Kurde, ja dzwoniłam do ambasady i w ogóle i mówili, że 3 tygodnie. Jezus, co za... Ja w ogóle nienawidzę dlaczego nie ma rozwiązań na takie rzeczy? Dokumentów, zgubienia czegoś, później zgłaszania tego. Nienawidzę po prostu. Ja uważam, że powinno być coś takiego jak M-Obywatel, ale no chociażby w Europie, że możesz tak, uhonorowany. W razie Unii Europejskiej po prostu. Mhm. Tak, albo chociażby wymyślić inną zasadę niż 3 tygodnie, no bo to jest nielogiczne. Bardzo dużo osób gubi, albo ktoś im kradnie dokumenty. Tak, też mi mówili, że na przykład, że jeśli, że zgłosiłam to na policję i tam dostaję pokwitowanie od policji, że jakby takie coś zrobiłam, że ktoś mi ukradł albo lub ja zgubiłam dowód i że oni mi dają taki papierek, że owszem, że tak było i że ewentualnie wtedy stewardessa mi może z takim czymś przepuścić. Aha. W sensie osoba, która pracuje na lotnisku, nie stewardessa. Ale powiedzieli mi, że to zależy totalnie to od tej osoby. No. Że to nie, że jakby prawnie spoko można, no ale że no, nie zgadzają się często, nie? Że to zależy od życzliwości osoby, która wpuszcza na pokład, nie? Także... Trafisz na kogoś i potem ci wywali z samolotu. No, to twoja walizka leci, zostaje. No właśnie. No to ja miałam taką podobną sytuację, ale to nie ja, tylko bardziej właśnie moja przyjaciółka. Jak byłyśmy z Mileną w Hiszpanii, to poszliśmy sobie po prostu na plażę wieczorem po pizzę, taką naszą ulubioną, i poszliśmy sobie pochodzić. No i nagle w połowie tego eventu wyjściowego Milena się otknęła, że ona nie ma torebki. A jeszcze wcześniej byliśmy nad takim różowym jeziorkiem.
i no myśleliśmy, że tam ją mogę zostawić, a to było bardzo daleko i my tam poszliśmy z buta i po prostu to jest naprawdę daleko od tego mieszkania, w którym byliśmy. No i była panika po prostu i szukanie i mój przyjaciel z nią chodził i szukał tej torebki i sprawdzał wszystkie miejsca, a naprawdę raczej tam już byliśmy obeznani i ja tym bardziej, więc posprawdzaliśmy wszystkie miejsca, w których byliśmy i się jakby nie pierdoliliśmy, tylko wszystko sprawdziliśmy. I teraz koniec historii jest taki, że zostawiła w hotelu czy coś? Że Milenka zostawiła torebkę na łóżku. No. O Boże. Ale to pół biedy. No. Gorzej by było, jakby nie znalazła. To ale ja po prostu wtedy już miałam takiego świra, bo jakby spoko za nas, jakbyśmy nie musiały płacić, no bo to jest mieszkanie mojej babci, no ale trzeba wrócić jednak, co nie? I jakby te loty i to wszystko, a jak kupujesz na ostatnią chwilę bilet, to kosztuje jakieś absurdalne pieniądze i po prostu ja mówię, Boże, dziewczyno, coś ty zrobiła, ale na szczęście obyszło się bez żadnych takich sytuacji. To jest mega przerażające. No. W ogóle sam fakt utknięcia za granicą bez nikogo. Ja myślę, że ja sobie nie zdaję sprawy, jak bardzo to jest jakby możliwe czasami nawet, że właśnie ludzie tak utykają. Utykam. No, ale to ja słyszałam kilka takich historii i to jest po prostu dla mnie w ogóle absurdalne, że jeszcze nie znaleźli na to rozwiązania, tylko zawsze musisz się z tym jakoś dziwnie pierdolić. Powinno być tak po prostu, że no nie wiem, jakoś... Wrócić do swojego kraju generalnie po prostu. Tak. To powinno być bardzo łatwe. No tak, dokładnie i no nie wiem, deportujcie jakoś... Deportujcie mnie. Błagam, prywatnym samolotem. Skoro już powiedzieliśmy o najgorszych wspomnieniach, to przejdźmy do najlepszych wspomnień z wakacji. Co wam się przydarzyło? Ktoś wam się oświadczył może? Nie wiem, jakiś najlepszy prezent dostaliście? Cokolwiek? Wspomnienia? Czuł się na mnie patrzeć. Nie wiem. Ja właśnie tak nie wiem, jakoś ciebie wytypowałam wzrokiem. Ja sobie nie mogę przypomnieć właśnie. W sensie wszystko było super, jakieś wspomnienia, ale jakichś takich mega najlepszych, które pamiętam i bym opowiadała. Kminie. Ja mam bardzo dużo wyjazdów takich, które dobrze wspominam. Myślę, że bardzo rzadko było tak, że wracałam z wyjazdu niezadowolona. No ja to samo. Ale chyba najlepiej wspominam, co prawda z moim byłym chłopakiem, ale wyjazd, który się odbył już jakby nie zważając na tą całą otoczkę bycia w związku i tak dalej, tylko po prostu uważam, że to był super wykorzystany wyjazd i też jakby spędziliśmy super czas i ja zobaczyłam bardzo dużo fajnych rzeczy i no nie wiem, chyba ten Paryż to mi tak, o Jezu, w sercu został, że jakoś taka najlepiej zaplanowana wycieczka w moich oczach i po prostu super wykorzystany potencjał na ten wyjazd. My z Mioszem też mieliśmy taki wyjazd do Paryża mega dobrze zaplanowany, że my wstawiliśmy o 8, po prostu szliśmy spać o 12 w nocy. I 25 kroków na liczniku. Dosłownie 25 tysięcy kroków na liczniku. Tak, i my to samo, nogi poobdzierane my w ogóle. Też. I wstawanie wcześniej, żeby gdzieś pojechać, coś zobaczyć i jeszcze wtedy też pojechaliśmy do Disneylandu i w ogóle... Tak, to samo. Ej, ale w ogóle Disneyland, jak ja byłam mała, wydało się takie ogromne i zajebiste. Jak tam przyjechaliśmy w wieku, nie wiem ile my mieliśmy wtedy lat, 19-20, to man, ja byłam zawiedziona przez to, serio? No bo byłam wcześniej. Ja też byłam wcześniej. No i było super. To ja nie, ja ogóle... płakałam, jak szła parada z myszką Miki. Mówię, my byliśmy, to było nie dość, że deszczowo, to jeszcze zamek był w remoncie. Ojej. Oj. Była tragedia. Ej. Po prostu. Czy my nie trafiliśmy na zamek w remoncie? Gdzie on jest? On poszedł gdzieś. Ale chyba trafiliśmy na zamek w remoncie też. Mieliśmy normalnie takie, że był po prostu obrazek zamku. Tak. Rusztowanie. Tak. Jezu. To było straszne, ale i tak śmialiśmy się z tego, było fajnie. I po prostu, no nie wiem, to też, że byliśmy na tej wieży Eiffla i po prostu ja widziałam cały Paryż, wiecie, w dzień, przy zachodzie słońca i w nocy, jak widzicie, dosłownie stoicie i widzicie, jak całe miasto zaczyna się świecić po prostu w różnych światełkach, bloki się zapalają. No to jest po prostu, nie wiem, dla mnie to był tak piękny widok, że nigdy go nie zapomnę. Nigdy. Uważam, że najlepszy w ogóle to był mój wyjazd i najbardziej zaplanowany. A jak jest zaplanowanie, to jest zajebiście. A wy? Ja szczerze, bo tak myślałam w trakcie, jak rozmawiałyśmy, że ale ja nie potrafię chyba wybrać, bo bardzo dobrze wspominam każdy wyjazd mój, który miałam i z każdego jakby co innego wyciągnęłam. Strasznie dobrze mi zapadły w pamięć Helsinki, mimo że było turbo zimno, a ja jestem zmarzłuch, to i tak mega dobrze wspominam. A poza tym, no nie wiem, kurde, każdy wyjazd, na którym byłam, jakoś pozytywnie mi zapadł w pamięć, ale jeszcze z takich bardziej lokalnych wyjazdów, to ja jestem po prostu największą fanką chałup i ja każdy mój wyjazd na chałupy wspominam cudownie i no, więc jakby te chałupy no, też jakoś mam, także zawsze, o na przykład jak rozmawialiśmy wcześniej, gdzie byśmy mogli tam wracać, to ja na chałupy. Serio, ja nie mam dużych wymagań. Chałupy są cudowne, ja się tam czuję jakby po prostu... I to wcale nie jest tanio.
Znaczy, no nie jest tanio, wiadomo, ale patrząc na jakby standardy wyjazdowe generalnie, to jest to myślę, że całkiem przystępna dla ludzi destynacja. Ale po prostu tam, jak ja zawsze na chałupach, to mam wrażenie, że po prostu świat dookoła nie istnieje. To jest tylko chałupy i tyle, więc jakby też super wspominam każde chałupy. No. Ja słyszałam też, że Madeira jest taką europejskim Bali. Tak, ja widziałam tylko TikToka jakiegoś takiego, więc nie wiem, czy... No to ja też. Ale nie, generalnie słyszałam też tak od osób, które tam były, że jest po prostu przepięknie i mega marzenie też, żeby pojechać. I no to jest Portugalia, więc bilety nie są aż tak drogie, więc myślę, że to jest taka fajna destynacja, żeby sobie zobaczyć coś takiego fajniejszego i to jeszcze w Europie. I tam też jest ciepło, bo to jest tak położone, że wszystko grzeje. Generalnie cieplej grzeje. A ty, Karo? No nie wiem, bo wszystkie wyjazdy są super, mam mnóstwo fajnych wspomnień, ale takiego mega najlepsze wspomnienie, no to chyba musiałbym się ktoś chyba oświadczyć. Ale... Nie, myślę, że ja takie mam wspomnienia super, że wracam z jakiegoś wyjazdu i na przykład dwa dni pomówię, Boże, to było zajebiste, ale teraz jakoś tak nie potrafię sobie przypomnieć tego. Chorwacja! Nasz wyjazd w tym roku, w zeszłym roku już. Tak. No, ja pierwszy raz byłam chyba z taką dużą ekipą na wyjeździe. Ale ja uważam, że... Jedyny minus tego całego wyjazdu był taki, że wylosowałam sobie materac i mój kręgosłup cierpiał 3 tygodnie po tym wyjeździe. Strasznie mnie bolały plecy, bo ten materac cały czas rozpompowywał i po prostu mój kręgosłup siadał, ale ogólnie cały wyjazd, Jezus, i ten menago, który nam zrobił wtedy niespodziankę, to było taki crazy. Wychodzimy na taras i chłopaki mówią, byliśmy tam i tam i przywieźliśmy taką super rzecz. Wiem kto. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś powiedział, że dmuchane przyrodzenie do basenu, że to ktoś kursu kupił wielkiego... Co? Nie, przyrodzenie. Że chciałam powiedzieć, że... Piutka? Nie wiem, jak powiedzieć, że nie wielkiego penisa ktoś kupił. Wielkiego penisa ktoś kupił na basen i wszyscy zaczęli się z tego śmiać i tak się rozluźniła sytuacja, że nikt nie dociekał, co to było. Okay. A my wychodzimy, a tam menago na flamingu. Ja mówię, no to niezłe porównanie, to rzeczywiście. Ale niespodzianka była zajebista i ogólnie ten wyjazd, my tam mieliśmy taki... Był taki bardzo beztroski. Na wsi byliśmy, tam nic nie było. No, to był fajny klimat, jak na wsi dosłownie. Ja w ogóle też wcześniej myślałam, że Chorwacja jest taka przereklamowana. To też, wyjazdu, bo bardzo mi się spodobała. Na równi z Bułgarią. Tak, wydaje mi się, że mogą być na równi i jednak, no ja nie byłam nigdy w Bułgarii, ale ja myślałam, że Chorwacja jest mega przereklamowana, bo Chorwacja mi się kojarzy z takimi polskimi rodzinami, które jadą po prostu gdzieś na wakacje, tak samo jak nad Polskie Morze. Aczkolwiek, kurde, Chorwacja jest droga. Ja myślałam, że ona jest mega tania, a tam nie było tak tanio. No, to prawda. Więc totalnie dziwię się ludziom, że tak często i tak dużo osób tam jeździ, gdzie na przykład Włochy są w podobnej odległości, a moim zdaniem tam jest o wiele taniej niż w Chorwacji. Moim zdaniem też trochę fajniej. No, jedzenie jest smaczniejsze moim zdaniem też we Włoszech. No, we Włoszech jest przepyszne jedzenie. Ale no, Chorwacja jest przepiękna, ale uważam, że jest tam trochę drogo, jak na to, że uważałam to za destynację raczej taką tanią dla jakichś większych rodzin. Facts. Ale fajne było to, jak pojechaliśmy sobie na przykład na melanżę i wszyscy tam jakieś się tuptają, a my nagle robimy pogo na środku. Albo co mówię, że nad basenem, a chłopacy jakieś tam turbo, jakieś psy szczekały ich, prawie zagryzły. No, fajnie to było. Super było. Ale szkoda tylko, że pojechaliśmy poza sezonem. Słuchaj, w sezonie to my mamy robotę, tak? Fakt. No właśnie. Jednak uważam, że to, że byliśmy poza sezonem, nie pozwoliło nam tak bardzo doświadczyć tej Chorwacji, bo tam też były imprezy i też dużo restauracji w ogóle było zamkniętych przez to, że to było poza sezonem. No, w sumie trochę było tam cicho. Więc mega szkoda. No, ale mimo wszystko było mega fajnie. Tak, dobrze, Mikołaju, tym razem wyjdź z pomysłem w momencie, kiedy będzie sezon. A to co, jak już tak w temacie wyjazdów ekipowych, co? Może wyjazdy czy parki? Ha? Zależy. Ja lubię ze znajomymi jeździć. Ja też. Ja lubię, ale lubię też czasami na przykład, nie wiem, w jakieś ciepłe miejsce, ale tak wiecie, taki razem wyjazd, taki po prostu dla siebie. Ja jestem fanką wyjazdów ze znajomymi, ale jak jeździłam na jakieś z moim chłopakiem byłym, to też było fajne, tylko po prostu jakoś ja lubię towarzystwo, ja lubię to, że jednak jestem z dużą gromadą i właśnie sobie robimy takie rzeczy, jak pójść na melanż, czy właśnie jakoś, nie wiem, zabalować, albo siedzicie sobie wszyscy i kacujecie rano na leżaczku. Też w sumie zależy w jakim miejscu, bo na przykład taka Chorwacja, no zawsze się prosi, żeby z ekipą pojechać. Tak. No ale nie wiem,
Grecja, no to fajnie z chłopakiem po prostu. Paryż. Do Grecji. Paryż, no. Gdzie z ekipą do Paryża? No nie wiem, żeby... Co my byśmy tam? Wykopaliśmy największą wieżę Eiffla. No tak mi się kojarzy, no. Czy mogę wam powiedzieć odnośnie przypałów szybko tylko moją historię? No, przypomniał mi się, jak Karo powiedziała Grecja. Czajcie to, że ja kiedyś pojechałam do Grecji i w drugi dzień się okazało, że mam jakąś mononukleozę zdeformowaną. I... Ale nie ludziom... Ale ja ciebie nie hamuję, mówię tylko, że sam. Miałam jakąś po prostu od tubylców mononukleozę złapałam i 2 tygodnie leżałam po prostu w szpitalu i dosłownie nie wiedzieli, co mi jest i bardzo źle przeszłam tą chorobę i miałam powikłania chyba przez 1,5 roku jeszcze potem. Straszne. I to jest mój przypał. Dlaczego ja o nim w ogóle nie pomyślałam, jak gadaliśmy o przypale, ale czajcie to? Dlatego już nigdy nie chcę jechać do Grecji, jakoś mam wstręt po prostu. O Jezu, ja kocham Grecję. Byliśmy w tym roku na Rodos, w zeszłym roku, przepraszam. I było wspaniale. Jedzenie jest przepyszne, było mega tanio. Ale słuchaj. Ludzie są wspaniali. Ale szpital, nikt nie mówił po angielsku. No tak, no. I to był taki chociaż terror. Nie, uważam, że w restauracjach w Grecji i w takich miejscach turystycznych bardzo dobrze mówią po angielsku, o wiele lepiej niż we Włoszech lub w Hiszpanii. No to ja trafiłam najpierw do prywatnej kliniki, na którą no nie było nas stać, ani mnie, ani moich rodziców. Wiadomo, że mnie nie, kurwa. No i musieli mnie, że tak powiem, przetransportować na sygnale 40 kilometrów do szpitala na Krecie. I tam nikt nie mówił po angielsku. I to był taki terror, bo ja dosłownie dopiero jak przyjechał jakiś tam wielki lekarz skądś tam, to dopiero, bo nie wiadomo było, co mi jest, więc przyjeżdżali. Tam nade mną stało 10 osób po prostu z rana. I potem się okazało dopiero, że mam mononukleozę. I to było straszne. To było straszne i nigdy więcej po prostu mam wstręt do Grecji. Sorry. Przepraszam. Może jest fajnie, może troszeczkę patrzę pod pryzmatem mojej choroby, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, zlękłam się po tym. Już nie chcę. No, to co? Wracamy do tematu podróżowania. Z ekipą czy z drugą połówką? Ja uważam, że na przykład jak właśnie, tak jak trochę powiedziałeś, że jak jest takie miasto typu... Sorry. Bułgaria. Nie, że właśnie jak jest takie typowo... odpoczynek, chill, imprezki, no to oczywiście, że z ekipą, ale, ale jak jest coś w stylu właśnie, nie wiem, Paryż, Londyn, nie, to ja bardziej celuję w takie miastowe, a, w miastowe taki city break, powiedzmy, no. To ja bardzo lubię z drugą osobą, bo wtedy tak... Samemu sobie połazić, pomyszkować tam w tym... Pomyszkować to może nie. Pomyszkować w sensie, że po w jakichś tych, wiecie, podkrywać jakieś miejsca, gdzie nie byliście, pozwiedzać. Ale że po prostu jakby macie ten czas taki, poświęcacie go w 100% sobie i przy okazji właśnie poznajecie całe jakieś tam nowe miejsca. To jest super, uważam. No to fajne, fakt. No. To jest spoko. To co? No także Ibiza, Bułgaria, Chorwacja z ekipą. A do miasta Bali, Malediwy, Grecja z chłopakiem. No trochę inaczej Wika powiedziała, ale spoko, że ją podsumowała. Ja słuchanie ze zrozumieniem. Nie, no słucham, to już wiem, o co się dzieje. Dobra, dobra, chyba wiemy wszystko, co? Tak, wiemy, gdzie bukujemy bilety na przyszłe wakacje chyba. Gdzie? No, żeby też, wiadomo, wszyscy wiedzieli, gdzie chcemy na jakieś urodziny czy coś tam. Jakby mnie ktoś zabrał na urodzin na Ibizę, nie obraziłabym się. Dziękuję. Ej, w ogóle ja teraz będę tak jeszcze wtrącę, że możecie się szykować trochę, bo będę robić taki format na YouTubie, pani, że... co? Pani na pewno. Będę robić taki format na YouTubie właśnie, że chcę podróżować strasznie w tym roku, chcę się na to sfokusować, że będę szukać jakichś takich lotów i z dnia na dzień nawet nie na jakieś długie wyjazdy, tylko na dzień, na dwa, coś takiego i że będę brać jakieś randomowe osoby, także tak w temacie podróżowania. Zajebiste, możesz sobie odhaczać, zrób sobie taką mapkę i odhaczaj. Się nagle. Tak. Pakuj się. Także no, chcę właśnie zwiedzać, podróżować i brać też ludzi fajne, od nas, mega cool. Żebyśmy razem to robili. A płacisz? I mamy jakiegoś sponsora na wizji? Zapraszamy! Jak będzie ktoś, to tak. Nie no, ogarniemy wszystko, ale no. Tyle w temacie podróży. No to co? Popodróżowane, pogadane, pomarzone. I pierdolimy my. Chciałabym tylko powiedzieć, że... Wracamy! Wracamy! Także widzimy się co wtorek. Tak, widzimy się co wtorek w nowym otoczeniu, niedługo z nowym LED-em, z nowymi majkami i już mam nadzieję, że dobrze nas słychać. Yeah. Pa. Pa. Hello.